Dzień dobry. Ahoj, kamracie. Mogę wejść do szafy? Nie może. Nie. Już. Psik mi stąd. Psik. Do widzenia. Słuchaj, to jest... halo. Ty, psik to się do kota robi, jestem kurde dinozaurem, raur. Ja nie robiłem psik nigdy do kota, ale niech będzie. Słuchaj, kwestia jest taka. Zostaliśmy na opuszczonej łódce. Nie jest to skyblock, nie. Jak to? Jest to skyblock na wodzie. Czemu ten to spławik jest... taki wielki jest? To jest waterblock. Ten spławik wygląda jakbym... Nie wiem, w ogóle czemu jest w środku mojej głowy? No bo złowiłem cię. Aha. Chodź, stań tu i łów pierwszą rybę. Musisz mnie puścić. Stracimy naszą jedyną wędkę. Mam nadzieję, że jesteś świadomy tego, że teraz się utopię i będziesz miał mnie na sumieniu. Jest jeszcze jedna, więc nie ma problemu, Damianie. Kurde, one wszystkie wszędzie tu są. Wszędzie są wędki, tak. Ktoś nas ewidentnie zabezpieczył. Czemu jest do zrobienia drzew? O, deski nawet są, jakby była dziura. Ryby, wędka. Ryby, kurde, jest wędka, na czym żyć. Drewna trochę mamy. Szczerze, ja bym lepiej wybudował tą tratwę, ale bloki to ja. Bloki do grania, które nie wiem, do czego nam mogą służyć, ale nie będę totalnie w to są jako skrzynki. Ignorancie. A, to przepraszam. Co? Dawaj, dawaj. Ale ładna tropikalna ryba. Tylko niestety z niej nic nie zrobimy. Jak to nic nie zrobimy? My! Dzięki. Wykurwiej. Oddaj moją rybę. Oddaj moją rybę. No. Oddaj moją rybę. Oddaj moją rybę. A, już oddaję, czekaj. Tu ją włożę, okej? Ta. Siekiera jest tu słabsza. Ha! No, ty frajerze. Ale wiesz, co jest najgorsze teraz? Nie. Zostaw! Ha, że teraz masz mało HP! No i co, dumny jesteś z siebie? Dumny jestem z siebie, bo mam rybę z powrotem, tak. Nie zestraj się. Widzisz, proszę bardzo. Teraz możemy ławić ryby, jak prawdziwi ludzie. Powiedz mi. Tak? Jaki jest nasz cel? Bo... Nasz cel to wyławiać bloki i na przykład takie rzeczy. Proszę, łyknij sobie. Co to jest? Czy to jest zwykła woda? Głupoty. Damian, tam twoja wędka pływa i twój miecz. No wiem. A mógł... Dostałeś rybę znowu. O, ja też dostałem. Ło, butelka z wodą, brak efektów. To taka nawet dobra, bym powiedział. O, co tak. Dostałem? Rozdymkę. Zjedz go. Nie mogę. No zjedz, możesz. Nie mogę. Mówię ci, że możesz. Nie mogę. Możesz. Nie mogę, bo nie jestem głodny. Jak to nie jesteś głodny? No normalnie. O, pierwszy blok wyłowiony, proszę bardzo. Progresik, proszę pana. To będzie, będzie najciekawszy odcinek na tym kanale. W sensie to naprawdę jest mapa, gdzie mamy łowić ryby, tak? W sensie, nie, tak... gdzie masz łowić itemy. A. O, na przykład dostałem księgę przebijający 4. Ok. I możemy też na przykład pójść po... Czy coś w ciebie strzeliło, Damianie? Nie, ale utopię się, bo popłynąłem do jakiejś jaskini, ale nie przemyślałem. Kurde, prawie nic nie widzę w tej wodzie. No, ja też nic nie widzę i jak popłynąłem za tą, to okazało się, że było tam kilka szkieletów, więc mówię sobie... Co? O, tu jest twierdza. Gdzie jest twierdza? Nie, to są cegły twierdzowe, więc... Tam jest jakiś labirynt utonąłeś, w ogóle. Kurde. Tam jest labirynt. Straciłem nasze żelazo, jakby co, jedną sztukę. Jesteś idiotą. Nic tu nie widać, Damian. Jak ty tu mogłeś płynąć? Tu nic nie ma. Płynąłem przed siebie. No i tu nic nie ma. No, gdzieś tam dopłynąłem, nie wiem o co ci chodzi, kurde. Pewnie ej, ale to jest kabuwa, bo dopiero teraz zaczęły wychodzić jakieś inne rzeczy niż znalazłem ryby twoją tylko. Wędkę. O, nice. Znalazłem blok żelaza. Widziałem, gdzie się utopiłeś. Jak to dopiero teraz zaczęły lecieć? No słuchaj, to nie będzie tak, że od razu ciach i złowione wszystko, co najlepsze. Co ty myślisz, że najlepsi wędkarze to idą i to od razu stryk wszystkie rybki? Nie. Czyli to miałeś na myśli, mówiąc o tym podatku od nagrywania? No, rozumiem. Tak, to jest podatek od nagrywania. Okej, tak, pozdrawiam pana montażystę. To jest nowy podatek, który został wprowadzony w ramach Polskiego Ładu. W tym roku oczywiście. I działa on w ten sposób, że otwieram piec na przykład, a nie łowię ryb. To też może na przykład tak wyglądać. O, teraz ich widać. A, nice. rozumiem. Ale ma ładną czapkę, chłop. Co nie zrobiłem? Czapkę ma ładną, chłop. Świecącą taką. Taką z Suprema. Oj, ryba się pojawiła. Co ty No tam, na dole. Tam. A jak wskoczysz do wody, to chyba nie widzisz. No. O, pań, mam sadzonkę pierwszą. No, kurde. Nice, fajnie. Teraz mam znowu rybę, kurde, no. Wiesz, co jest smutne? No, jeszcze nie. Ale pewnie zaraz się dowiem. Ty jesteś smutny? Ja jestem smutny, ale druga rzecz. A mógłbyś powiedzieć, z jakiego powodu? Bo jak widzisz, nasza tratwa jest z ciemnego drewna, prawda? Tak. No, mam nadzieję, że to nie nawiązujesz do żadnego żartu. Nie, a my mamy akacjowe i to będzie brzydko wyglądało wszystko. Ale nie ma problemu, Damianie. Już
śpieszę ci z pomocą. A tu nawet gdzieś widziałem, że jest mączka kostkna, tylko musimy kilka listków jeszcze rozwalić i wtedy już będziemy super chłopakami. Chyba jak na to się wejdzie, to się da radę. Musisz urosnąć. Mówiłem ci, że 1,30 m w kapeluszu to nie jest to, czego kobiety pożądają w tym, w tych latach. Dobra, 1,35 m w kapeluszu, weź tam, nie mam. Ja nie mam 1,35 m w kapeluszu, proszę się nie śmiać. No, czekaj, jesteś niższy ode mnie, przypominam. Nie jestem od ciebie niższy, chyba jesteś niższy ode mnie. Ja nie jestem snack. Ty chyba masz niższe IQ co najwyżej. No i co z tego? Nie jest mi głupio. Ja jestem dumny z mojego niższego IQ. Mm-hmm. Ej, Krystian, znalazłem portal do Endu. Co? No? Nie. No zobaczysz. Już chwila, bo chcę tylko rozwalić te... No chodź! No idę, Jezus, kobito! Gdzie mam tam iść? Tędy? Tędy. Nie wiem, którędy chcesz. To tam jest. O, nice! Nie idziemy tam. Czemu nie? A czemu jest... tak? A to jest bardzo ładne miejsce. Mhm. Przypomina mi działkę ciotki, której nigdy nie miałem. Miała end portal w działce? Jasne, na działce? Jasne. Damian, spójrz, co ci stworzyłem. Co mi stworzyłeś? Tam. Tam. O, drzewo, ale ty masz siekierę, ścinaj to. Nie mam już siekiery, bo odłożyłem do skrzynki, Damian. Surowe dorsze. Po co my w ogóle łowimy, skoro tutaj jedzenia jest przynajmniej na 3 dni? Zacznijmy się martwić za 3 dni dopiero. Po surowce łowisz. Surowce tam. No i po co surowce? Czy ja potrzebuję takich pierdeł jak surowce? Niby farmę też mamy, powinienem się nią zajmować, albo ty, ale jakby tak średnio mi zależy, w sensie 6 zboża na 2 osoby, to tak wystarczy aż na 2 chleby. Nic spektakularnego. I po co nam więcej do szczęścia? I wiesz co, jednak zacząłem budować z tych jasnych desek. A mógłbyś mi wytłumaczyć, co robisz? To jest platforma obywatelska? Pisiorek. No to... To było bardzo Ja mówię o Kutasie, żeby nie było. Mieszamy spraw politycznych. Już. Wszystko wiem. No, pamiętacie, widzowie. Penis. Benis? Penis. Benimaru. Rozrabiaka. Taka bajka była. Tylko, że Denis. A ja powiedziałem Benis. Haha, śmieszne. No, ultra. Ultra, no, giga, zaśmie super. Się ktoś. Ktoś napisze XD w komentarzu, na pewno. To mega, to giga, teraz. Ultra, super śmieszne. Stworzyłem ci drzewo z niczego. Teraz musisz wierzyć we mnie, że jestem Bogiem Słońca, bo zrobiłem... Nie, w sumie nie mogę być Bogiem Słońca, bo zrobiłem to w nocy, więc w sumie mogę być bogiem czegoś innego. Możesz być bogiem wyobraźni. Tak. No zetnij ty drzewa, no! No zaraz, no! Ja itemy muszę łowić, proszę pana. A czemu tam ryba pływa zwykła? W sensie normalnie mi się nie pytał, ale czemu tam akurat pływa zwykła ryba? Na środku oceanu. No bo ale umarła. Aha, umarła i sobie po prostu pływa, tak? No jak, przecież jak ryby umierają, to pływają brzuszkiem do góry, nie wiesz? Aha, dobrze wiedzieć. A ona ja pływa myślałem, brzuszkiem ja do Ja myślałem, że rybki jak są pijane, to do góry brzuszkami latają, ale okej, niech będzie. Ty jesteś pijany, to latasz do góry. Dobrze, jak ja jestem pijany, to ja też do góry brzuszkiem, a jak ty jesteś pijany, to ty chyba już stopami do góry. W wannie, ja w domu, kurwa. Nie mam wanny. No, to pod prysznicem jeszcze gorzej. Więc twój argument to inwalida, przykro. Dobrze, czyli chcesz powiedzieć, że stoisz na nogach pod prysznicem, tak? Tak. Znaczy na rękach, nogami do góry. I puszczasz sobie na przykład deszczownicę na stopy. To nie ma sensu, to nie mam ty deszczownicy. Mówisz. Myślałem, że tak powiesz. Ja nie mam domu. A, dobrze, rozumiem. No bo nie mam deszczownicy. Ty mówisz, że wolisz nie jak prawdziwy Polak jakąś zwykłą wodą? Tfu! Nie używam zwykłej wody. Gaz teraz poszedł w górę, to ja odkręcam sobie tego od pieca gazowego i się gazem. Ja się gazem myję, tak. A czasem prądem. Taki. Czasem sobie podepnę jeszcze suszarkę w trakcie mycia. A jak mi się naprawdę nudzi, to idę na stację benzynową i tak sobie paszki benzyną machnę. To tylko przed randką zawsze to przed randką. To jest najdroższy perfum. Tak jest. I kobiety wtedy Myślą, co za człowiek. Ogólnikowo to przychodzisz na randkę, dziewczyna tak mówi, no spóźniłeś się 20 minut. Tak szukając w głowie szybko argumentu jakiegoś, dobra, jakiś dobry, sensowny argument, czemu się spóźniłem, tak żeby uwierzyła. Słuchaj, wracam z drogiego miejsca, ona skąd, a ty ze stacji. I już jest twoja. Ale już to jest tylko twoja. Kiedy kupujesz paliwo. Nie, możesz powiedzieć, że wracasz ze stacji, nie musisz się jej tłumaczyć. Ona mówi, kupowałeś paliwo, a ty? Jasne, zapłaciłem za te 14 kropel, które zużyłem pod pachą. Jakby a wtedy też korzystałeś. Samochodem? Nie, Uberem, bo taniej. Bo taniej. Ciekawe, czy na Uberze są w sumie podwyżki ze względu na te. To jest bardzo ciekawe. Chyba minimalne, ale... Minimalne. Myślę, że jakbyś zamówił sobie drogę na przykład z Poznania do Rzymu, to mógłbyś sprawdzić dopiero. Czy rzeczywiście się oczywiście zwiększyły stawki? Ja myślę, żebyś zbankrutował, nie? Nie, myślę, że nie. Patrz na mnie, co dla... Krystian, przez twoje oczy... Chciałem ci pokazać. Przez twoje oczy turkusowe. Niebieskie. To jest niebieski. Niebiesko-turkusowy. Dobra, powiedzmy sobie szczerze. Faceci powiedzą,
że jest to albo niebieski, albo diamentowy. To jest błękitny. A kobiety będą mówić, że jest to turkus, jest to diamentowy. Nie, czekaj, Krystianie, chodź, niebieski odcień, diamentowy odcień niebieskiego. Jakim? Patrz, tu masz różne odcienie tego błękitnego, więc tu w sumie... Tu jest prawie biały. Tak. A szary też liczymy? Tak. Bo tu na przykład jest taka krwista czerwień, a tu jest taka... Ale też taka karmazynowa. A tu jest taka czerwień a la red screen. Jakbyś potrzebował, jakbyś wiesz, na przykład nosił coś różnego koloru, na przykład i niebieskiego, i zielonego, wtedy robisz sobie czerwone tło. Ty jesteś w stanie wykluczować to. Ale wtedy ci twoja twarz jest taka martwa. Na przykład spójrz na mnie, jakby teraz na przykład czekaj, musisz stanąć tu. Musimy tło zrobić. Tu musisz stanąć, tu Damian. Teraz. Daj, wciągamy. I teraz wykluczowujemy twój cały zielony i teraz wyglądasz jak kulka... Latająca głowa z żółtym brzuchem. Gratuluję, bardzo, ale bardzo. Ale ja oczu też nie bardzo mam. Dobre. To już zostawiam twojej wyobraźni. Tylko ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, Damianie, bo mamy jedno żelazo, tak? Aha. I w jaki sposób mamy zrobić dalej kilof? Jakie jedno żelazo? No mamy a ile masz żelaza? 3. Skąd masz niby 3 żelaza? Wyłowiłem. Co? No. I w jaki sposób mam ci uwierzyć, jak trzymasz pufferfi? Nie no, k***a, nie wierzę w tego człowieka. Weź węgiel i się spal. Ze wstydu. Weź idź się spal ze wstydu, bo normalnie ja się zaraz spalę ze wstydu, nie? Moje żelazo, moje potrzeby, Patrz, Krystian, mamy diament! O, może go wykopiemy, ale zrobiłem siekierę i zetnę te dwa drzewa! A kolejne będą rosły kolejne 3 dni. No i będą. Masz, złowiłem coś dla ciebie, coś tak użytecznego jak ty. Miska. No, no, możesz se do niej nasrać, co najwyżej. Ja nie wiem, jakie masz fetysze, ale ile ludzi te... No kurwa, możesz przestać mi kraść moje łowiska? No skoro wyłowiłeś żelazo, to do dupy ten spot, teraz tam będę łowił. No ale jakimś... O nie, jednak łowi, pa. Tak, wiemy widzowie, że to nie ma znaczenia, gdzie łowisz. Redstone kolejny! Co to było? Co to był za blok? Czemu jesz wędkę? Wygląda jakby się... O, mamy kolejny do kolekcji, Damian! Co, diament? A, złoto. A, no diament, głupi jesteś. Ale złoto też miałem. Dobrze wiedzieć. Możemy zrobić złoty kilof! Ho, 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 super! Robimy wyścigi, diament na razie przegrywa. Tak. W ogóle węgla nie wyłowiliśmy, to jest bez sensu. Powinniśmy wykopać... żeby to miało sens... Boże, co ja wyławiam, Jezus. Żeby to miało sens, powinniśmy wyłowić tak najlepiej diamentowy kilof z tam, nie wiem, szczęściem 3 czy coś takiego. O, Damian, wyłowiłem coś bardzo sensownego. Masz. Co? Bo ty masz problem z włosami, to masz, zobacz. Nie mam problemu z włosami. Chciałbyś widzisz, coś jak powiedzieć? To wygląda w ekwipunku? No, wygląda jak taka czupryna, no. Wygląda jakbyś jakiejś postaci anime ukradł włosy. Ej, co? Ty wiedziałeś, że blok gliny przepalasz na terakotę? Ja nawet nie wiedziałem nigdy, skąd się bierze terakota, tylko po prostu ją wykupywałem, ale dobrze wiedzieć. Wiem już coś na przyszłość tak naprawdę. Ej, ale ja nie... Co? A chcesz przekopać blok gliny, Damian? Znaczy przepalić? Chcesz przepalić blok gliny? Nie, nie, właśnie ja go przepaliłem, czekaj. Ale ten blok gliny. Weź go, a chciałbyś na przykład... Patrz, chciałbyś mieć na przykład zaczeplinki? Nie. Nie. Czekaj, czekaj. Jak taka Karyna. Nie, nie, nie. Aha, i z tego wychodzi ja k***a nie rozumiem. Co wychodzi, cement? No co wychodzi, Damian? Jak rozbijesz blok gliny, to wychodzi cegła. Ale jak przepalisz blok gliny, to masz terakotę. No to po co go rozwalałeś w takim razie? Bo chciałem cegły. Po co ci 4 cegły? Żeby zrobić sedoniczkę. Mógłbym się dowiedzieć, Damianie, gdzie jest całe drewno ogólnie, bo tyle żeś go wziął. W piecu. A. Zabiłem węgiel. Gratuluję. Mamy 7 węgla. Brawo. To jest już progres, Damianie. Ja, no, ja wiem. Ja nawet zrobiłem większą skrzynkę, żebyś mógł pomieścić wszystkie swoje rzeczy. A nie, no spoko. Ja tutaj gospodaruję te, no, beczki. Tak. Krystianku, patrz, na przykład tutaj patrz, jest dla jedzenie. Ciebie, mam coś dla ciebie, patrz. A tu jest węgiel. Totalnie a to wyłowiłem. A tu jest jabłko. I przecież ja to wyrzuciłem na śmieci, a ty to, gdzie są sadzonki? Sadzonki? No skrzynce, mamy tylko jedną skrzynkę na statku, Damian. Nie możesz jej przegapić. Mam też gravel, jakbyś chciał na przykład dostać się do netheru. O, jasne, oczywiście. Ja mam niebieski barwnik, jakbyś na przykład chciał się pofarbować na niebiesko i robić z siebie smurfa. O, żelazo zdobyłem. Mam lapis! No, to już mamy, nie, jeszcze węgiel. O, drugie tylko. Żelazo. A, jak gówno samo wyciągam. Dosłownie, w ekwipunku na pasku mam samą kupę. Tak to co, wygląda. Teraz motykę robię? Nie kłamie. O, kolejna kupa, tylko zielona tym razem. Jaka motyka? A. Motyka. O, skórę dostałem. To teraz możesz zrobić nowy zestaw książek Harry'ego Pottera na bezludnej wyspie. Na pewno wszyscy to przeczytają. Na wszystkie bezludnej moje. Tratwie. O, złoto! Hurra! Wow! Perfekcyjnie. Krystian, jestem pod wrażeniem kontentu dzisiejszego. Ja myślę, że biorąc pod uwagę to, że mam 7 poziom, to będzie pod tym filmem 7000 łapek w górę, bo wszyscy stwierdzili, wszyscy siedzą tak.
tak i co kolejnego wyłowi. Co kolejne? O, ryba podpływa. Wyłowi? Jest! Ryba! Kto się tego nikt się tego nie spodziewał! Wszystkie filmy na YouTubie tak dokładnie wyglądają, jak scrollujesz. Przestań być z lesem i wyłów coś fajnego rybę. W końcu. Ha! Mówiłem! Proszę bardzo, zagięty. Kolejna ryba, proszę bardzo. Kurde, spodziewałeś się, że coś innego? Jak ryby tu pływają, to znaczy tylko rybę mogę wyłowić. Ja przynajmniej. Ale mówię ci, wszyscy tak siedzą. Kiedy kolejny odcinek? Kiedy kolejny odcinek? Nowy sezon Wiedźmina? Nowe sezony jakieś na Netflixie? Coś te... O Jezus! Krystian wyłowił kolejną rybę! O! Tak wszyscy się na mnie oglądają, mówię ci. 100%. Symulator łowienia w Minecraft, welcome. Jakiego łowienia w Minecraft? To jest symulator opuszczonej tratwy, tak? No, już się rozumiemy? Ale czemu jest opuszczona, jak my na niej jesteśmy? No, była opuszczona! To jest trochę jak z tymi domami we Włoszech, które są za 1 euro. One są opuszczone i potem ty już je bierzesz, już nie są opuszczone. Ale przed tym są opuszczone, no jak mam ci to wytłumaczyć? Ja jestem opuszczony. Kolejny red... No, mama cię opuściła. Znaczy co? A mógłbyś nie ten? No, jakby wiesz, to jest bardzo niemiłe z twojej strony. O! Mogę łopatę zrobić. Nice, jestem bogaty. Słuchaj, mam dobry interes dla ciebie. Oddaj mi to żelazo. Wydaje mi się, że to będzie interes. Dawaj mi to kurwa żelazo, nie p***l. Jak zrobisz coś kolejnego, to tak. To ta tratwa na pewno będzie opuszczona. Przez ciebie. W sensie ja cię opuszczę z tej tratwy. Damian, tamta ryba dalej pływa na brzuchu. Mógłbyś coś z tym zrobić, żeby już nie pływała na brzuchu? No poklep ją po pleckach. A po dupie może jeszcze, co? Słuchaj, jeśli wolisz. Powiedziałbym coś, ale to byłoby złe. Dobra, bardzo mnie kusi, ale nie powiem. Nie no, śmiało. Nie chcesz powiem tego. Znów mnie chcesz obrazić, tak jak robisz to codziennie? Nie, tak? To by nie miało nic wspólnego z tobą. Myślę, że nawet byś się uśmiechnął. To dawaj. Dobrze, to proszę o wypikanie całości i zobaczymy, czy się uśmiejesz. A jesteś pewien? No. Powiedziałem, że to taka nawet... O kurwa, gruby żart, nie? O, no powiem ci, no. Że tak... Zaśmiałeś się? Dobre było? Montażysta niech napisze, czy było dobre. Napiszę pewnie, że było ale niech będzie. No tak, masz Krystianku, to dla ciebie. Gdzie jesteś? O, ładne, świecące. Ocenię cię bardziej masz, niż... Masz kobietę do zestawu? Bo cenię cię bardziej niż... Proszę, Damianie, masz. Dam ci buty za zdjęcie. Już, koniec! Koniec! Zdjęcie moich nagi? Nie chcę zdjęcia twoich butów. Proszę sobie stąd iść. Idź ochłoń, ochłoń, do wody idź ochłoń, ty. Ty chcesz jeszcze nagrać do filmu dzisiaj, idź, tak? Idź do horni więzienia, ty. Głupi jesteś. Sam zacząłeś. Nie da się z tobą, no nie da się po prostu. Ja nie wiem, o co ci chodzi. Nie, ja tu spokojnie ryby łowię, lapis sobie wyciągam, żelazo, a ty jakieś w ogóle takie, nie wiem, podteksty w ogóle rzucasz. Jakie podteksty? Nie ja wiem, ci po prostu twardo proponuję zdjęcie mojej knagi. Nie rozumiem. Dobrze, to było żeby wypikane. Żeby to był podtekst jakiś, no. Ja, no to do ciebie płynęła ryba, no. Zdradziecka, no kurczę ryba. Holy shit. No gdzie są te ryby? Czemu ty tam ale łowisz teraz? Ryby. Nie chcemy ryb. Czekaj, ja złowię rybę. Gdzie jest jakaś ryba? Obok ciebie są ryby. Łówcie się ryby. Ale po co ci ryby? Złowię rybę, patrz, udowadnię ci. Ale po co ci ryby? Dobra, żelazo, było jednak wow. Szlazem. Nice! Content. Kurde. Ej, Damian, mam glinę do przepalenia dla ciebie. Co to jest za obrazek drewna? Dlaczego mamy obrazek drewna na łódce? No bo tam jest drewno przechowywane. Aha. Tam będzie drewno przechowywane. No, jak już będzie jakieś drewno, dobra. Zrozumiałem aluzję, nawet że aluzję zrozumiałem, kurde, w tym momencie. A biorę stąd drewno, a mam aż jedną deskę, okej, rozumiem. Wow, content. Ale słuchaj, dobrze, to żeby... trudno. Patrz, proszę, to teraz jest lepiej, już mamy nawet jedną kłodę tam. Bogactwo. A macie to w Polsce? Dlaczego, macie? Dlaczego ktoś zostawił tą łódkę, skoro takie dobre rzeczy tu są? Nie wiem. Ja też nie wiem, Damianie. Oj, nie mam pojęcia niestety. Muszę... Co robisz? Czemu niszczysz to? Ja nie niszczę. Ja wykorzystuję strukturę, która jest nam powierzona w celu... Zapomniałem, że masz żelazną siekierę. Strukturę, która została nam powierzona, żeby móc uzupełnić twoją drewnianą skrzynkę. Proszę, Damianie. Mam nadzieję, że czujesz się teraz usatysfakcjonowany. Nie, no dobra, no. Nie. To czas na modernizację tego, bo nie, no nie, da się Krystian. Tak, tutaj... Co zrobiłeś z tym żelazem? Jakim żelazem? To, które ci dałem. Jaki mi dałeś? Damian. Dałeś mi coś? Dałem ci jedno żelazo. No i po co?
Nie, no ja nie mogę z tym człowiekiem, no ty mi powiedz po co? No nie, nie mam żadnego żelaza. Damian, dawałem ci jedno żelazo. No nie, nie brakuje mi jednego do kill-offu, jeśli nie dostanę tego... Ale mamy tego... kill-off, po co ci kill-off? Ja... Oddaj. Nie. Sorry, bro. Sorry, bro. No dobra, no! No, no i co? Się z całym drenem po wodzie. No, właśnie, właśnie. Christian! Patrz, Przemek przyjechał! Jaki Przemek? Przemek, chodź! Się nie ciesz, on tylko po podatki przyszedł. Chodź, Przemek! Przemek, co masz ciekawego? No ja nie mogę z nim gadać, bo go no ukradłeś. No masz, gadaj z nim. Chodź, Przemysław. Wow, mogę kupić muszlę albo wiadro z tropikalną rybą. On jest najlepszym Złów chodź, go do... Przemek, będziesz zrób naszym zrób mu klatkę. No właśnie, chciałbym! Przemek! Musisz płotki wszystkie ściąć z całej łódki, żeby móc Christian, to zrobić. Christian, masz, zrób płotki z tego i tu zapłotkuj. Okej, okay, tu dobra. Będzie jego pokój tymczasowy. Przemek, chodź tu! Halo, bo ja nie potrafię. Przemek! No, o, nie, to, Lama, nie pluj na mnie. Masz, mam. Tu, tu, rum, ej, bo Przemek trochę utrudnia mi życie, wiesz? Bo stał się niewidzialny, kurde. Robi spoko. Cosplay ojca. Spoko, to nie problem. Dawaj, jak już go złowisz... O. Ale nie, nie ciebie. No właśnie, chciałem powiedzieć, żebyś mnie nie ciągnął. Dobra, był tu! Chyba jest! Nie, spadł. Okej, co teraz? Dobra, jest tu! Ale lamy przeszkadzają, nie mogę postawić płotków, jak lamy stoją. Musisz lamy też złowić. O. O, brakło mi płotka jednego. Zaraz przyjdę. O nie! Dobra, mamy! Udało się nam! Co, masz płotek? Tak. A. Nie. Dobra, to mamy zwierzątko, tak? W sensie tak. Nawet dwa. Mamy Przemka! Super. Brawo, to... Content. Jestem zadowolony, perfekcyjnie. Teraz możemy już tylko poczekać, aż wszyscy napiszą, chcemy drugi odcinek. Na pewno wszyscy będą chcieli, prawda? Prawda? Prawda, Damian? Tak. To mówi, że łowiłem go niepotrzebnie, bo już nigdy tu nie wrócimy? Nie wiem, zobaczymy, czy będzie bezludna. Bezludna? Patrzcie, popatrzcie. Widzowie, tu jest Przemek. Bez ludzi? Co? Bez mózga? No. Ty jesteś bez mózgiem, ty. Patrz, tam jest Przemek, nie? No jest, no i co? Przemek jest interpretacją łapek w górę, żeby był kolejny odcinek. Przemka nie widać, tu łapek w górę też nie będzie. Wow, nie wierzę w tego... Dobra, ja idę se stąd, żegnam. Nie no, wróć, bo nie będzie kolejnego odcinka.